Siemanko, siemanko! Masz pożyczyć banknot? Tak, dzisiaj coś nagram. Dawno nie wrzucałem, bo ja tak naprawdę nie prowadzę takiego jakiegoś nie wiadomo jakiego bloga. Tylko tak od czasu do czasu tu jeszcze nam kawałek został, tu jest 1,5 hektara. Oram. Trochę miałem problemy z pługiem. Tu byłem u sąsiada, to pospało z ustawieniem, bo czasami wychodzi tak, że jakbym miał ziemniaki posadzić, ale to była wina ustawienia pierwszej skiby, mi się przewracało, tam się śruba przy obracaniu mi się pług przestawiał na lewo i prawo, raz w jedną stronę brał, pierwsza skiba brała więcej, wracałem, brała mniej i to tak, no tak w miarę może być, no troszkę się ciągnik kopie tu jak widać, a jak się koła mają poślizg, robią ślad, to potem kółko od pługa coraz bardziej się zagłębia, no bo ono idzie centralnie na śladzie po traktorze, im ślad będzie bardziej, im ciągnik będzie bardziej kopał, tym potem pług coraz bardziej się obniża, no bo tylko kółko idzie na śladzie. Tu trochę było obornika, tu było obornika pod kukurydzą, tam takiego troszkę kamyczka wyciągnąłem. Potem może pokażę. Tak, trochę nagram, bo no nie da się trzymać telefon i cały i jeździć, czy zawracać, nie? Także widzicie, tu jest mój zatorek. Ostatnio miał problem z... Co to było w silniku? Poczekajcie, bo to takie trochę skomplikowana nazwa tego jest. Bo to się nazywa spornik dźwigni wałka rozrządu. Coś w tym stylu. Tam chodzi, zawory na tym chodzą, nie? To jeden mi pękł, był wymieniony, drugi mi pękł. I teraz jest trzeci. Na razie wszystko pracuje, nie? I myślę, że będzie dalej. Tu mamy taką trójeczkę obracaną. Już płozy, ślizgacze, każdy to nazywa, już są do wymiany. Ale jeszcze tyle to przeoram. Taki starej firmy Wasselmann, niemiecki, był zakupiony. Bodajże, ile ja za niego zapłaciłem? Też 3,5 chyba było. To już trochę czasu on u mnie służy. W miarę dobry, no. Jak hydraulice, zatorek. O, proszę bardzo, naklejka. Nie ryzykuj, nie skać. Ostatnio nóżkę sobie połamałem. Nie z własnej winy. Dobra, jedziemy dalej. Także... A druga rzecz, jak ktoś ma jakiś taki fajny program, to niech mi podeśle, ja sobie ściągnę, bo ja tam tych filmików w żadnych programach nie robię, nic, tylko po prostu nagrywam tak jak jest i tego, bo tak by się nagrało, to tu, tam, tak by się wszystko razem połączyło, muzykę jakoś się dodało i by było ciekawiej. A tak wszystko nagrywam, po prostu tak jak jest, no przejadę dwa razy. Dobra, Ośka, piątka terenowa, choć mogę i jedna, dobra. Damy jedynkę, Suzukę i Ośka. Trzymam chwilę. Z jedną ręką to pójdzie robota.
trochę glinki jest, ale już idzie lepiej. Trochę ustawiłem, bo tam miałem takie ustawienie pierwszej skiwy. Dałem, no. Pękła śruba, byłem u sąsiada. Sąsiad pospawał. Tak trochę lepiej wychodzi. I tak w tym roku to orko jest. Powiem szczerze, że jeszcze tak chujowa orka mi nigdy nie wychodziła. Ale no, to zależy od pogody, bo ostatnio były przymrozki troszkę, teraz odpuściło. Temu wyjechałem w pole, no bo tu była kukurydza, trzeba zaorać, nie? A co, będę siedział w domu przed telewizorem? Tu rośnie pszenica, przez żyto. Tu troszkę lasku mojego. Ja nie jestem Martin Flash Gordon. Pozdrowionka. Pozdrowionka Soko i pozdrowionka Joker Farm. Akurat z nimi się nie widziałem. Z Sokiem tu się widziałem na strajku rolników w Warszawie. Ja nie jestem taki celebryta jak oni, nie? Bo ja to tam sporadycznie coś nie, że codziennie będę nagrywał. No będę nagrywał filmik, jak czyszczę rozrzutnik. No, no bo jakby ktoś nie wiedział, jak się rozrzutnik czyści, bo to dla mnie to trochę takie niektóre. Jak ktoś właśnie z takich rzeczy to robo filmiki, to dla mnie trochę taka głupota jest, bo no kurwa, no jakbym nie widział, jakbym nie wiedział, jak ci samochód myje, czy rozrzutnik z gnoju, czy cokolwiek, nie? Bardziej staram się, jeżeli coś nagrywam, z takich kompletniejszych prac, no bo jak czyszczenie rozrzutnika z obornika, no to kto to będzie oglądał? No szczerze mówiąc, nawet mi by się nie chciało. Dobra, obracamy. A, nie wyszło, się opuścił, no bo jedną, bo potrzebuję dwie ręce mieć, a nie jedną. Czekaj, podniosę go. Bo to jest pług z tym. Z jednym siłownikiem. Znaczy się z jednym, ale z jednym kablem, nie? On po prostu własną masę się obraca i ty go dokręcasz i wtedy jest obrócony. No, a teraz jest w pozycji neutralnej. Dobra, panowie, ja bym z chęcią chciał wam to pokazać, panowie i panie. Ale jak ja to zrobię, żeby nie trzymać telefonu i żeby się nie zwalił mi bez przeklinania. Czekajcie, jak ja to mam zrobić? Kurczę, brale. Love is gone.
Beko. Sprawdzam do was cytam trzeci, bez objawody skarpetki Piotr Kazyły robią furorę. I nasz Piotr Kazyły znowu popisy poficia humoru, biegły odrzucił fotkę swojej...